Zakończyliśmy remont podłóg w przedszkolu numer 2. Odporna na ścieranie wykładzina została położona w ostatniej sali dydaktycznej, sali do ćwiczeń logopedycznych oraz pokoju nauczycielskim. To kolejna placówka, która zmienia się i dostosowuje swym charakterem i wyglądem już do XXI wieku. Bardzo cieszę się, że te prace zakończyły się, że dzieci wracają do placówki już w całkowicie odświeżonej, całkowicie nowej. W przeciągu ostatnich 2 lat udało nam się wyremontować już w zasadzie całą powierzchnię podłóg w przedszkolu, czyli sale dydaktyczne, wszystkie, remont podłogi plus malowanie, remont podłogi holu przedszkola, korytarza. W najbliższym czasie ruszy także następny etap remontu podłóg w przedszkolu numer 4. Panele położone zostaną w kolejnej z sal dydaktycznych. Trwa rekrutacja do miejskich podstawówek i przedszkoli. By ułatwić rodzicom wybór, placówki organizują dni otwarte. To okazja, żeby zapoznać się z samym budynkiem szkolnym, poznać grono pedagogiczne, można zobaczyć, jak wyglądają sale zajęć, jakim zapleczem dydaktycznym placówka dysponuje. Dokładny harmonogram dni otwartych w miejskich szkołach i przedszkolach znajdziecie na bełchatów.pl. Odkrywanie talentów i rozwijanie zainteresowań to główne cele projektu Więcej niż pasja, który patronatem honorowym objęła prezydent Mariola Czechowska. W miejskich szkołach i przedszkolach prowadzone będą różne zajęcia i warsztaty. Pierwsze taneczne odbyły się w środę 14 lutego w przedszkolu numer 8. Odbędą się jeszcze zajęcia z elementami samoobrony, a także zajęcia artystyczne, które będą poprowadzone przez instruktorów Fundacji Rozwoju Nitka. Projekt Więcej niż pasja realizują licealiści z Kochanowskiego, którzy chcą zachęcić dzieci i młodzież do odkrywania swoich talentów. Chcemy zachęcić dzieci do odkrywania pasji, ponieważ sami dobrze wiemy jako dzieci, że po prostu to rozwijanie pasji najbardziej nas buduje, najbardziej nas rozwija. Dzięki pasjom możemy jakby otwierać się przede wszystkim przy ludziach, możemy realizować swoje cele w życiu, tak. I sądzę, że jest to dla nas coś bardzo ważnego. Zajęcia w miejskich szkołach i przedszkolach prowadzone będą do połowy kwietnia. Skoro o aktywności mowa, to w miniony piątek bawiliśmy się na miejskim lodowisku, a tafla ślizgawki rozgrzała się w rytm disco. Możemy na nowoczesnym obiekcie gościć młodzież, dzieci bełchatowskie. Jak widać, frekwencja doskonale dopisuje, także widać, że impreza była długo wyczekiwana. Bardzo często chodzimy na lodowisko, ponieważ naszą pasją właśnie jest jazda figurowa. Fajne takie podsumowanie całych ferii w sumie, można to tak nazwać. Można się spotkać z przyjaciółmi, pojeździć na łyżwach, potańczyć trochę, pobawić się, naprawdę super pomysł. Oprócz tanecznej jazdy na lodzie dla uczestników przygotowaliśmy też gorące napoje, watę cukrową i popcorn. Ogromną popularnością cieszyła się także fotobudka. Dzień później, w sobotę, zabawa przeniosła się do hali Energia. Postanowiliśmy wrócić do tradycji zabaw koinkowych, które my pamiętamy jeszcze z dzieciństwa, ale oczywiście już w odsłonie XXI wieku. Mam nadzieję, że przygotowane atrakcje przyniosą wiele radości. Życzymy Wam wspaniałej zabawy. Była muzyka serwowana przez DJ-a, dmuchańce, gry i warsztaty, a do tego słodki poczęstunek. Jest super zabawa, świetnie się bawię i jest bardzo fajnie. Zabawa jest bardzo fajna i skakałyśmy tam na dmuchańcu. Super zabawa, fajna atmosfera i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Naprawdę czegoś takiego potrzeba w mieście Bełchatowie. Ta impreza jest super, fajnie i wszystko jest fajne. Muzyka fajna, tańce i wszystko jest fajne. Dla wszystkich dzieci jest bardzo fajnie, oni tańczą, weselą się, zadowoleni, bo tutaj takie atrakcje dla nich. Maja jest studiochem, ale no skacze jak może po tych trampolinach. Czekamy za watą teraz. Dla mnie to jest takie wspomnienie dzieciństwa. Jeszcze kiedyś na starej hali w Bełchatowie. Lubię skakać na dmuchańcach. Zabawa super, tak? Oby jak najwięcej i co roku, żebyśmy się widzieli w takim gronie albo liczniejszym. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie na bal i za fantastyczną wspólną zabawę.
Wesoło było także w miniony wtorek, kiedy to tradycji stało się zadość i w centrum Bełchatowa przeszedł barwny korowód ostatkowy. Staropolski obyczaj, a więc przebieramy się za różne postacie, jest i gwiazda, jest i oczywiście bywają także i zwierzęta różnego typu, jest panna młoda oraz śmierć często też. To wszystko wynika z naszej tradycji. Przebrałam się za królika, dlatego że po prostu lubię króliki i sama posiadam jednego. Myślę, że to jest bardzo fajna zabawa. Można przebrać się w coś szalonego i fajnie spędzić czas. Takie wydarzenia są naprawdę ważne, są potrzebne, żeby dzieciaki uczyć o tych naszych tradycjach, uczyć o tym naszym dziedzictwie, ponieważ bez korzeni zakwitnąć nie można. Korowód z misiem i kolędnikiem na czele odwiedził różne miejsca, także Urząd Miasta. Bardzo dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że kultywujecie nasze polskie tradycje. Wyglądacie przepięknie i życzę wszystkim udanego korowodu i udanej zabawy. Drobny pączek, proszę. Dziękuję. Oczywiście jak ostatki, to nie mogło zabraknąć słodkości, a konkretnie pączków, którymi uczestnicy korowodu częstowali bełchatowian. Za nami najbardziej romantyczny dzień w roku, walentynki. Z tej okazji prezydent Mariola Czechowska zaprosiła zakochanych, ale nie tylko, do kina Kultura na polską komedię Miłość jak miód. Chętnych na filmową randkę nie brakowało. A na koniec mamy dla Was niezwykle słodkie zaproszenie. Tegoroczny Festiwal Czekolady i Słodkości wystartował. Do niedzieli na Placu Narutowicza będą dziesiątki stoisk pełnych niesamowitych smaków, ale też warsztaty, pokazy cukiernicze i oczywiście wszechobecna czekolada. Dodatkowo przewidziane są też konkursy z nagrodami.